Co by się stało z heliocentryczną teorią Kopernika, gdyby chciał ją opublikować we współczesnej Polsce? W ogóle nie zostałaby wydrukowana pod pretekstem braku papieru. Czy wiecie, ile dostałby Einstein, gdyby uparł się, że w PRL-u ogłosi swoją teorię względności? Dostałby 288 zł, ponieważ składa się ona z 3,5 wiersza. Czy wiecie, co jednak naprawdę stało się z cybernetykiem Marianem Mazurem? Nie dość, że okradziono go z jego dorobku naukowego, dosłownie, w znaczeniu kryminalnym. Nie dość, że zarządcy nauki regularnie pozbawiali go znaczenia, a pod koniec życia tytułu profesora zwyczajnego. Nie dość, że najlepiej płatni publicyści ośmieszali go i oczerniali. Ale jego cybernetyczna teoria charakteru została po prostu zignorowana. Kopernik chciał wiedzieć, czym jest świat. Mazur chciał wiedzieć, kim jest człowiek. Wiecie się mnie! Co się dzieje? Ja się śmieję. Oszaleję. Ja się śmieję. Oszaleję. To tylko śmiechu wart ten żart. Kiedy Mazur rozpoczął budowę swych koncepcji naukowych, cybernetyka była u nas w ideologicznej niełasce. Antyhumanistyczna i burżuazyjna, zelżona i podejrzana politycznie, cybernetyka zaczyna być przeklętą wiedzą tajemną, a jej uprawianie może stać się bezwiedną prowokacją prowadzącą uczonego do gromadzenia suchego drewna na własny stos. Ludzie naukowych karier uciekają nawet od cienia podejrzeń o kontakty z tą dziedziną herezji. A może radykalizmu? Jedną z radykalnych zmian wprowadzonych przez nowoczesną naukę jest traktowanie rzeczywistości w sposób kwantowy, nieciągły. Jest to teraz raczej mozaika, konfiguracja luźnych elementów. Są to co prawda elementy, ale jednak z sobą powiązane jakoś, a więc wcale nie takie luźne. To właśnie cybernetyka z tego dzielenia rzeczywistości na powiązane z sobą elementy zrobiła metodę. Powiązania elementów ujęła jako relacje, a zbiór elementów i te zachodzące relacje nazwała systemem. Odtąd cybernetyka demaskuje błędy i kłamstwa. Oto chwalona często i ostatnio w publikatorach za swe bardzo mądre reformy fabryka o nazwie Zeropol. Przybyła tam z zewnątrz ekipa ambitnych organizatorów w celu usprawnienia produkcji i wprowadziła szereg zmian, zbyt szybko nazwanych reformą. Pewne działy połączyła w jeden, a znów jeden z działów rozłączyła na kilka, zmieniła obieg dokumentów, jednocześnie go wydłużając i zatrudniając nieodpowiednich niefachowców. A jakość produkcji poprawiła się, bo dyrekcja, niezależnie od wprowadzonych reform, po prostu wymieniła nieodpowiednich niefachowców na odpowiednich fachowców. Błędem tych, którzy uwierzyli w moc zbawczą reformy, było to, że porównywali oni wyniki Zeropolu sprzed reformy z wynikami Zeropolu po reformie. Tymczasem były to dwa zupełnie inne systemy. Ten Zeropol opanowany przez nieodpowiednich niefachowców i ten Zeropol opierający się na odpowiednich fachowcach.
Do świadomych nadużyć polegających na kłamstwie należy zaliczyć metodę etykietkową zwalczania niewygodnych poglądów przez nadawanie im etykietki, mającej jakoby oznaczać system skompromitowany. Niczego nie zmieniajmy! Konserwatyzm! Dokonajmy gruntownych zmian! Reformizm! Postępujmy jednolicie! Schematyzm! Uwzględniajmy różne poglądy! Eklektyzm! Traktujmy wszystkich jednakowo! Egalitaryzm! Wyróżniajmy uzdolnionych! Elitaryzm!